Co to już trzecia? Chyba się spóźniłem W tym odcinku dowiesz się wszystkiego, ale wcześniej włącz Pokémon Go w tej chwili, bo event, o którym mowa, właśnie teraz trwa. I dzisiaj mamy dla was świeże informacje. Świeże informacje z samego rana. W tej chwili siedzę na nowym wynalazku od firmy Diablo. I oczywiście teraz o wiele przyjemniej siedzi Jeśli chodzi o wiecie taką pracę przy biurku, nie? Wszystko jest dopasowane idealnie Jest to oczywiście najnowszy model fotela ergonomicznego v -Basic. Jak już pytacie, to powiem Wam kilka tutaj pozytywów tego fotela Jeśli chodzi o inne fotele gamingowe Po pierwsze, to nie jest fotel gamingowy to jest fotel biurowy, cała konstrukcja jest dopasowana do kręgosłupa, jak i też oparcie. Możemy je podnosić lub też obniżać. W tej chwili jest podniesione. Także jeśli chodzi o fotel do biura, to najlepszy nie siedziałem. Dla zainteresowanych fotelem, linki są w opisie. A teraz przejdźmy do najświeższej informacji do Pokémon Go. I w tym odcinku dowiesz się, jak ewoluować Sirfetta, jak ewoluować galariańską ponitę, galariańskiego Yamaska i wiele więcej. Począwszy od dnia wczorajszego. Tak naprawdę zmagałem się z tymi informacjami dla Was. Kiedy to opublikować, żeby nie było tak naprawdę tutaj pustych informacji? Wiecie, odcinek mówię o jednym zdjęciu, który nam pokazuje Galariańską Ponite. Spoko! To już wiemy, że będzie. Co jest z tym związane? Definitywnie tutaj promocja nowego dodatku do Pokémon i Shield, jakim jest. dodatek Pokémon i Shield. <laughs> nie patrzeć, ale. Nie chciałem Wam tutaj truć głowy zbyt wcześnie, dopóki nie mamy pełnych informacji. Teraz przechodzimy do oficjalnej informacji, którą odwieściło nam na Jantik. I z uwagi na to, że było to o 3 rano, nie publikowałem wam o tej godzinie odcinka, bo wiecie, po prostu jest to nie fair wobec was. Pierwsze, najświeższe informacje są warte godne uwagi z samego rana. Oczywiście, fani, Pokémon i Shield prawdopodobnie nie spali, prawda? Także mamy informacje odnośnie celebracji naszego wydarzenia, jakim jest premiera DLC drugiego do Pokémon i Shield. I teraz u was, was wszystkich przepraszam, ale jeśli chodzi o ten weekend, nie zaprezentuję wam na live. Tutaj progresy, jakie oczywiście tutaj będziemy realizować, w przyszły poniedziałek Z serii właśnie Pokémon Sword i Shield DLC 2. Z uwagi na to, że w ten akurat weekend mam wyjazd do rodziny, także tutaj niestety nie będę mógł realizować w weekend żadnego live'a. Ale nie martwcie się, poniedziałek będzie live i w kolejnych dniach, zależnie od tego, co będzie się działo w Pokémon Go, również będę starał się postrejmować dla was właśnie z tej gry kilka tutaj gameplay'ów. Jak i też powalczymy tutaj w raidach, które oczywiście będą na legendarne Pokémony. Zgadania, przejdźmy teraz do oficjalnej informacji ze świata Pokémon Go. Trenerzy, celebrując tutaj wypuszczenie Crown of Tundra, drugiej części Pokémon Sword i Shield Expansion Passa. Mamy dla Was ekscytujące informacje, jeśli chodzi o event w Pokémon Go. Niektóre Pokémony oryginalnie odkryte w regionie Galar będą pojawiać się na dziko. Nie żadne questy i tak tylko na dziko. Kochani, na dziko. Uwaga, teraz bardzo ważna informacja. I startował o godzinie 3 rano. Kończy się jutro o godzinie 3 rano. Tak było to wcześniej. Przy dodatku, oczywiście, pierwszym DLC, była tu i reklama, jak i też po prostu promocja, jeśli chodzi o zdobycie tutaj naszego galerańskiego farfeczka przez jeden dzień przez równe 24 godziny. Tyle, że był tutaj chyba bodajże błąd od Pokémon Go i oni dali nam dłużej tego farfeczta Jakie mamy bonusy? Oczywiście jest to proste, bo tak ja było w to wcześniej, i teraz po raz kolejny pojawia się galariański farfet. na DZIKO. Oczywiście z uwagi na to, że mamy tutaj premierę naszej gry DLC2. Drugi bonus. Będziesz mógł ewoluować. Tak jest, spodziewałem się tutaj, że wiecie, po prostu formy pokłonów galariańskie, które po raz pierwszy pojawiły się w regionie Galar Będą dostępne w przyszłości w Pokémon Go Jednak się tak naprawdę myliłem Już w tej chwili w Pokémon Go mamy możliwość ewolucji Farfetchta w Sirfetch'da Ale jak to będzie się odbywało? Bo nie jest to proste, okazuje się Będziemy musieli wykonać 10 ekscelentów Ale to nie wszystko Musi być spełniony jeszcze jeden warunek Nasz galareński Farfetcht musi być na Buddy Dokładnie, musimy mieć Pokemon'a farfeczka galareńskiego na buddy, wtedy wykonujemy 10 excelentów po czym on ewoluuje, ale pytanie to jest ciekawe, bo w momencie kiedy powiedzmy nie wiem 10 excelent wpada na powiedzmy łapanie legendy, to co w trakcie łapania legendy wyjdzie nam okienko i będzie ewolucja naszego surfeczta? Chociaż już wiem jak to wygląda jaki jestem głupi matko tak to jest w przypadku wy wykonania 20 km z naszymi Pokémonami, lub też innymi tutaj ewolucjami, które aktualnie mamy w Pokémon Go. Przejść 20 km, żeby ewoluować Pokémona. I dopiero w momencie, kiedy pasek się wypełni 10 Excellentów, będzie przycisk odblokowany ewolucji. Teraz to jest proste. Kurde, czemu na tej wpadłem wcześniej? Kurde, tak dawno ewoluowałem jakiegokolwiek Pokémona, na przykład Fibasa, że zapomniałem, że takie coś jest w Pokémon Go. Także już wiemy, jaka będzie tutaj opcja ewolucyjna. I to będzie pasek na okienku naszego farfeczta galareńskiego pod spodem, który umożliwi nam go wypełnienie. A później będzie odblokowany przycisk Evolve. Ale uwaga, to jeszcze nie koniec informacji odnośnie tej wersji ewolucyjnej naszego galareńskiego farfeczta. Bo w momencie, kiedy go ściągniemy z body, progress się nie resetuje. Także tutaj możemy, wiecie, lawirować między tutaj farfecztami non-stop i ten progres się, się nie resetuje. Także możemy po prostu wbić innego farfecta, zrobić na nim 5 excelentów, wrócić do wcześniejszego i skończyć pierwszą ewolucję. I później kolejnego móc tutaj ewoluować później. Dobra, to już nie koniec, jeśli chodzi o spawnowanie się pokémonów. W tej chwili mamy możliwość zdobycia galeriańskiej ponity, która będzie na rajdach. Tutaj powiedzieli, że będą na dziko tutaj na rajdach? Spoko. Farfetchd jest na dziko. Galariańskie Ponita będzie na raidach i oczywiście masz możliwość ewoluowania galariańskiej ponity w galariańskiego Rapidasza. Ale uwaga, w tej chwili mamy informację odnośnie tego, czy będą jakieś warunki do spełnienia w momencie, kiedy chcemy tutaj go ewoluować. Po tym evencie, galariańska ponita, i też galariański Farfecht będą do wyklucia z siódemek. Wciąż będziesz miał możliwość ewolucji tych Pokémonów. Także tutaj nie ma co się martwić, aczkolwiek wiecie. Fajnie mieć na rajdach ponite, jak i też na dziko, farfeszta, a nie później po prostu liczyć na to, że się wykluje z 7. W naszej grze będą możliwe do zdobycia unikalne tutaj itemy, które pochodzą z właśnie dodatku DLC Crown Thundra I to oczywiście z tego co pamiętam będą takie żółte. Albo mogę się mylić i wtedy wtedy wcześniej mieliśmy żółte, teraz będą czerwone. Mogę się mylić. W każdym razie mnóstwo elementów właśnie bazowanych na tutaj ubiorze z Crown Thundra będą dostępne w sklepie. Pokémon Go. I teraz uwaga, bo mamy dla Was interesujące, ważne informacje związane z właśnie tym dodatkiem, jak i też Pokémonami z regionu Galar, ale mniej tutaj oficjalne. Bo pochodzą tutaj od naszych minerów. I uwaga, uwaga, muszę Wam tutaj zakomunikować, że te informacje, które Wam teraz podam, mogą być zmienione, nieprawdziwe, mogą być usunięte lub też nieprawdziwe i wcale nie dodane do Pokémon Go. Wszystko może się zmienić, startując z pierwszą grafiką. Mamy ewidentnie widoczną tutaj ponite wersji Shadow i też rapidasza wersji Shadow. Dodatkowo jest Yamask Runerigus, czyli uwaga, uwaga, jednak Runerigus może pojawić się w Pokémon GO. I tu oczywiście też się dziwiłem, bo jest to forma ewolucyjna z regionu 8, a nie dostępną w tej chwili w Pokémon GO do regionu 5, więc tutaj mamy Pokémon 2 z regionu Galar, które są z generacji 8 w Pokémon GO. Poza Melmetalem. Także nowymi Pokémonami Shadow, które prawdopodobnie będą w Pokémon Go, jest to Ponyta Shadow, Rapita Shadow, Yamask Shadow oraz Runerigus Shadow. Z uwagi na to, że nie ma do jej informacji odnośnie Kofa mogę się spodziewać, że jest to nie Yamask Shadow, tylko galariański Yamask Shadow. Także dlatego nie ma to Kofa Grigusa. Aczkolwiek tak szybko, żeby wprowadzać wersję Shadow Pokémon z 8. generacji, pamiętajcie, że mnóstwo rzeczy w Pokémon GO, które pojawi się od 3 na może pojawić się w Pokémon GO dopiero za rok lub za dwa. Mamy tutaj Stentlera, który był wprowadzony do Pokémon GO z dzwoneczkami rok wcześniej, a pojawił się rok później, w sensie tego następnego roku, po prostu. Jeśli chodzi o tutaj naszego galerańskiego Yamaska, i też Runerigusa. Oczywiście w naszej sieci na jest tutaj podana informacja odnośnie tego, że są wersje shiny tych Pokemonów, ale w naszej grze prawdopodobnie nie będzie wersji Shiny naszych tutaj premierowych Pokemonów. Także definitywnie, jeśli chodzi o statystyki, to widzimy je na ekranie. Jakie unikatowe ataki mają te Pokémony? W tej chwili widzimy, że fast move dla naszego Yamaska Galeryskiego jest tylko jeden i jest to Astonish. Dodatkowo mamy ataki Charge, Nightshade. Santomp oraz Rockfomp. Z tego co wiem, to dla naszego tutaj galeriańskiego Jamaska został usunięty Rockfomp, chociaż ewentualnie być może Santomp. Mogę się mylić. Jeśli chodzi o warunki ewolucyjne tego Pokémona, jakim jest Galeriański Yamask musimy tutaj wykonać tutaj ewolucję przy użyciu 50 candy, które będą tutaj dzielone przez candy, które używa również normalny Yamask I będziemy musieli ukończyć quest, który polega na wykonaniu 10 raidów Ale uwaga! Nie musimy wygrywać tych walk. Więc istnieje możliwość, że jest to połączone z wykorzystaniem tutaj raid right passu, ewentualnie tylko dołączeniem do naszego lobby. To musimy tutaj ogarnąć. Jeśli mainerzy mają tutaj rację i ten quest polega tylko i wyłącznie na dołączeniu do walki, tak to do tej pory było, czyli wejść do lobby i wyjść, to tak naprawdę nie musimy nawet tracić ride right Także sprawdźcie na samym początku, jak tylko Macie możliwość i odblokujecie możliwość zdobycia galenańskiego Jamaska. Sprawdźcie szybko, bo to się może zmienić. Jeśli, oczywiście, tutaj, jak powiedziałem, jest to prawda od strony tutaj naszych minerów. Jeśli chodzi o warunki, tutaj naszego Gerunerigusa, będzie to Pokémon, który będzie odgrywał bardzo dużą rolę w naszych tutaj PvP walkach. Bo ten Pokémon ma genialne statystyki. Także tutaj będzie, tutaj warto wziąć pod uwagę tego Pokémona. W sieci Niantic znaleziono również grafiki, które należą do Litwick Seiblaja. Oczywiście tutaj nie ma nazwy oficjalnej tego, tego pokémona jeśli chodzi o jego strój, aczkolwiek wiemy, że może być to właśnie, właśnie Litwick Sableye I jak powiedziałem, jeśli pokémon w naszej grze jest w pierwszej formie pokémona I ma tutaj yy, wersję Shiny oryginalnie To jego forma z kostiumem również będzie Shiny Gengar w nowym stroju On również może być Shiny Tyle, że w tym przypadku z tego co pamiętamy to nasz Gengar, kurs Gengar jest tutaj do zdobycia z rajdów. Jeśli chodzi o Galeria Skoponite, oczywiście Shiny odpada na pewno na samym początku. Tutaj mogę być niemalże pewien, nie ma informacji w oryginalnej tutaj notce odnośnie wersji Shiny w Pokémon Go. Mamy informacje odnośnie ewolucji jej, jest to 50 Candy i tyle. Statystyki naszego Pokemona nie są super ekstra Czy to jest lepsze od Rapidash'a? Zobaczymy w grze. Tym bardziej że mamy dostęp do innych ataków. I ostatnia informacja od naszych tutaj minerów. Jest to informacja odnośnie ataku unikalnego, o którym nam wcześniej mówiono. Chyba bardziej że rok temu na unikalnym raid deity'dą Alanskiego Marowaka i w tym przypadku ma otrzymać unikalny atak Shadow Bone. Według oficjalnych statystyk nie jest to atak konkurujący z Shadow Bolem. Shadow Ball będzie wciąż lepszy, aczkolwiek ten atak ma mieć debuffa, który obniża statystyki tutaj defensywy przeciwnika. Na jednym stageu. I w tym odcinku to było na tyle. Dziękuję za uwagę. Jeśli oczywiście was mogę prosić, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. I widzimy się w następnych materiałach. Również interesujących. Tyle ode mnie. Do zobaczenia. Hej!